Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad, a to jest kolejny odcinek symulatora Mirai Valley. I dzisiaj kontynuujemy naszą podróż na produkcję rolną, gospodarstwo rolne i obóz naftowy, pole naftowe, jak zwał Kalba. I wyjeżdżamy dalej z portu. To tutaj tak dziwnie wygląda, nie? Trochę. Tekstura. Jakby ta podsypka lewitowała. To jest ciekawostka, nie? Dociągnięcie jakieś. Co? No niedługo chyba trzeba będzie zmniejszyć wiek. Tak chyba zrobimy. Ciśnij, malina, ciśnij. Pero 5 to już będzie lżej. Płaszcza. Dajesz, dajesz, a nie. Przekładnie, dobrze. Teraz idzie. No, no, no. Więc kładzik tam i widzicie. Jest warty uwagi. Idziemy teraz z lewej strony, trzeba się trzymać. Potem tam byle zmienić odpowiednio zwrotnicę przy FM, żebyśmy nie pojechali, nie? Jeżeli na SM. Na
dawno mnie tam nie było na tym FM i OWC. Na OWC może nie być zbyt dużo rzeczy dla mnie. I się cofniemy na FM. Wejdziemy sobie na FRC, zobaczymy co tam produkują. Na pusta, na co? Jest fajna ta gra. Nie otwieram okna, bo po co ma być głośno? Tunel. Skałki, nie? Czemu teraz żeś aż tak drastycznie wysiadł? Liście. Teraz mówiliśmy lewej. Prawdę przyjechaliśmy, to raczej powinniśmy napotkać dużych nieprzyjemności. Tylko uważać, jak już tu będziemy dojeżdżać, żeby się nie rozpędzać. Tym łuczku wyrobić. Dobrze. Zmieniałem biegu, bo to było pod górę, to... w prawo byśmy pojechali tam na... byśmy się wrócili na HB. Tutaj innej możliwości za bardzo nie ma. Bo tu nie ma odbicia tak. Przecież się skończą te ciągłe jazdy pod górę, no. Oliwa się trochę grzeje, ale to... to 5 nie jest źle. Jadam 10 i wyrównanie, dobra. Mam nadzieję, że tu trochę już normalniejszą prędkością pojedziemy.
To ci ciekawostka jest. Będzie zawsze podoba. Niby jest dobrze jej na końcu. Weź chyba to sprzęgło jakiś słabe. Nie klei, nie klei do końca. Gdzie? Przeskocz? A tym razem nie było. Lecimy, tu były większe prędkości trochę. Ciężkiego tam składu nie mamy, tyle dobrze. A nigdy się nie umiem ustawić. Komarów do mnie wleciało. A ja nie mam jak ich zabić, bo oczywiście. To znaczy... użyjmy lepszego słowa. Delikatnie je zneutralizować. Bardziej lepiej pod YouTube'a brzmi, nie? Sześćdziesiąt, jedziemy. Jak na ten symulator, to już słuszna prędkość. Zaraz będziemy dojeżdżać tutaj. Tam tu i w lewo. I się sobie zobaczmy tu, jak to by wygląda. No i jechaj na B3S. B3S jest od razu na lewo. Od razu na lewo, będziemy pamiętać. No właśnie, 60. O, już to zluzujmy. Tymczasowo. 65. Prędkość odpowiednia. No, odcinie cały czas. Nic więcej z niego nie wyciśnie.
z górki, ale tu się nie rozpędzamy już, jak mówiłem. I że wręcz się wspomogę z lekka hamulcem. Silnikowym. Wobec zestawów kołowych tutaj przy ciągłym bardziej hamowaniu nie przemęczyć. Zwykłymi hamulcami też przy okazji. Śniebo w lewo 50. Chcemy tutaj powtórzyć los z poprzednich odcinków. To na lewo od razu. Najpierw musi być lewo, prawo i lewo. Dobrze. Tego się obawiałem. B3S mogą już stać wagony i teraz co my będziemy robić z tym fantem? Zostają 3 wagony. No ja wiem, co ja zrobię z tymi wagonami. Dobra, mam plan. Przodu mamy, podpięcie mamy. Już wiecie, co zrobimy? Luzowany jest. Jemy z przodu i je sobie tu przyciągniemy. Na wszelki wypadek sobie sprawdzę i B3S. To być inaczej. Dobrze, wsiadamy, pojemy. Podamy nawet tak.
więcej mocy. Wycofamy. Jeszcze. Moim zdaniem wystarczy. I tymi, co mamy aktualnie, delikatnie tam wjedziemy. No bo to tak mocno się zahamowało, a czemu? Ja nie hamowałem tak mocno. Męcz tych zestawów kołowych. One ci nic nie zrobiły. Czemu tamte tam zostały, a te rejony nie były podłączone? Cóż. Już teraz to lipa. Już będziemy najwyżej się pchali. Więc nie poradzę. A ten tu został. Już teraz nie mam czym go przestawić. Myślałem, że wszystkie pojechały. A teraz mamy bardzo ważne zadanie. Wyjechać tym wszystkim za rozjazd. Dobrze wiemy, ten skład jest w miarę długi. Pamiętać tylko o odpowiednim zahamowaniu tego. Aż ty, panie. Rozumiem. I lecimy.
kontroluje, jakby tak naprawdę to jakiś maszynista musiał iść nie w tym kierunku, na przykład. Rozpychamy z prędkością do 10 na godzinę. Wtedy szybciej nie damy rady. Chodzi o ten wagon, co tam stoi, bo się o niego obawiam. Nie chciałbym, żeby tam coś się uszkodziło za bardzo. Odpuść, dohamuj. Moim zdaniem za niedługo powinniśmy go pchać. Że on jest zahamowany. Nie wiem, czy my go w ogóle nie czujemy, nie? Prawda, ta masa składu jest aż taka duża, czy to jeszcze tam nie dojechało? No jedzie, pchamy go. Nie dojeżdżamy. Teraz go chyba pchamy. Teraz tak, teraz tego na pewno pchamy. Bo słychać. Nie wiem, moim zdaniem jest w porządku, hamuj. Super. Dobra, gdzie tutaj się oddaje zlecenia? No niby przy B. Gdzie? Może być równie po tej stronie. Dokładnie jest po tej. O, stoi. Czy taka sama jak my mamy? Lokomotywka. Sprawdźmy. No to podstawowa 36 się zmieściliśmy. Daliśmy 55 tysięcy. Widzicie, drodzy Państwo, opłacało się. Czyli mamy już 60. Pojedziemy teraz na OWN. Przy transporcie nie poniesiono żadnych strat. Na stacji OWN. I my mamy z tym wjechać na A3S. Czyli wjeżdżamy. I mamy wjechaj na A północne. Mamy centralne OWC. 3S, czyli tam. Skąd my jedziemy? Z E czy z W? Z E chyba, nie?
Tak, z E jedziemy. I sobie jedziemy. Gdzie jesteś? Ma odbić w prawo. Od razu, dobra. Nie ma co, ruszajmy w trasę. W tym kierunku, proszę. Chyba mi coś nie pasowało z tamtą rozpiską, bo mówię, to przecież nie jest końcowa stacja. Przejazdowa. Od razu w prawo. Na 50 tyle jedziemy. I tam jest 3S. Obok tych cystern, co tu stoją. My sobie tu uczciwie wjeżdżamy. Ładniusio, fajniusio. Hamujemy. Troszkę może przesadziłem. Okej. No i oddajemy cysterny. Wyluzowałeś, wyluzowałeś. Oto. Lecimy z tym tematem. Samego koziołka je dopchniemy. Do tego wypadałoby zwolnić. Dobrze, jesteśmy. Nie musiałem aż do samego. Gdzie tu mamy ten na mapie stacji oddawanie? Przy B punkcie. Dobrze. Ja powiem szczerze, tak. I idziemy. Nie ma co, idziemy. Oddać ostatnie zlecenie. Mieściliśmy się w czasie. Mieliśmy 20 tysięcy, łącznie mamy 80 tysięcy. W ogóle co to jest FRC? Z ciekawości. Las. O, las. Jeszcze w lesie nas nie było. Fajnie by było tam pojechać.
Podjęcie są zlecenia na port i miasto, ale to trzeba mieć tą licencję, nie? Na HZMT. To my nie będziemy mieli. Tego też nie będziemy mieli. Tego też nie. Czyli stąd w sumie nic nie weźmiemy. Mógłbym zaoszczędzić, ale nie mam, panie. Okej, licencje. Serwis ręczny. Tyk, idziemy. Super. Lokomotywy po 50. Teraz tak. Przemy sobie sterowanie wielokrotne. Ja powiem. Powiem tak. Ten ma po płaskiej 2000, pod górę 500. Ten ma po płaskim 1200, a pod górę 300. Jak połączymy te dwie lokomotywy, to będziemy mieli nawet pod górę lepiej. A my możemy sobie połączyć je nawet trzy. Czy w którymś miejscu tej stacji jest? Jest, i to jak najbardziej. Trzeba się tam udać. I wtedy sobie ładnie stąd pojedziemy od razu. Serio? Serio? Tylko tak jest? Szczerze? Jestem zdziwiony, że tylko taka lokomotywa tu się znajduje. Ta zwykła najprostsza też powinna być, nie? Taki ciekawostka. Nie ma żadnego takiego trójkąta, żeby sobie nawrócić. No niestety też nie. O wy, trzeba będzie na wstecznym jechać. Dobrze, ale o tym już pomyślimy w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa pa.